Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hunter, kolejny odcinek z Assassin's Creed Liberation. Już zerkniemy sobie na DNA, bo wypisałem sobie ostatnio w tym moim notatniku, jak to wygląda. Mamy teraz sekwencję piątą, w sekwencji piątej będziemy wspomnień mieli 5. Teraz musimy się udać do Agathe, na bagna. Będziemy mieli 5 wspomnień, później w sekwencji szóstej jest tylko jedno wspomnienie, w sekwencji siódmej 3, w ósmej znowu jedno i w dziewiątej znowu 3. Natomiast jestem cały obywatel E, kojarzycie, nie? I zrobiliśmy do tej pory dwie z sześciu mamy załatwione tych obywateli tam, znaczy tą zagadkę, nie? Co mamy tam odkryć, tak? I najśmieszniejsze tak, w następnym wspomnieniu będziemy znowu mieli obywatela E. Później będziemy mieli dopiero w siódmej sekwencji i ostatnie jest dopiero po napisach końcowych. Ale jest jeszcze jeden, tylko nie wiem, czy on będzie w tym momencie dostępny, czy nie. Tego nie mam pojęcia, bo nie były jasne instrukcje, ale ten kolej znajduje się poza sekwencjami, poza wszystkim. Cholera jasna, potrzebuję mapę otworzyć, a nie znowu to. Poza sekwencjami i tak dalej. On znajduje się właśnie w Nowym Orleanie, dokładnie w... tu. Tu są takie trzy budynczyki. Taki jeden mały, ten podłużny i tu. I tu jest taki obszar, na którym znajduje się właśnie ten obywatel E. Tylko kurczę, ja nie wiem, czy możemy tam teraz pójść i go znajdziemy, czy nie ma takiej możliwości. Dlatego teraz się tam udam. Biegaj, o właśnie. O Boże, zaczęli mnie gonić, tylko dlaczego, kurwa? Dlaczego mnie zaczęli gonić tak z dupy? Zacząłem po prostu biec i zaczęli mnie gonić, ale bez sensu. Dobra, słuchajcie, zanim się udam na bagna, spróbuję tam dojść. O właśnie, i przyszedłem tutaj i w ogóle się pojawiła ta strefa, także ją teraz mogę wam pokazać, żebyście wiedzieli, że nie do wiarki jesteście. To patrzcie, tutaj jest taka strefa i gdzieś tu musimy wzrokiem orła szukać tego... Musimy szukać tego obywatela E, on będzie oczywiście na pomarańczowo zaznaczony i... O, tam jest. No i zobaczymy, co tu się działo. No, widzę tego kolesia. Dobra, nie ma go. No i zobaczmy, o co tu chodziło. A small gesture. Hardly enough. I can offer them a wage, but what good is money without freedom? One day, it will come. Or you will make it. I know it. And in the meantime, what? I should congratulate myself while every day they face abuse or worse? The Templars will never allow slaves to be free. They keep even the rich in bondage. Though most people would never suspect. Gerald, if my father hadn't freed my mother, I'd be in the same predicament. But he did. I still owe them better. Aha, że po prostu była rozmowa między Aveline a Geraldem, że... No. Okej, okay, spoko. Rozmowa między nimi, że... gdzie mam się teraz udać, przepraszam bardzo, bo mam się udać na bagna, ale w ogóle mi nie pokazuje tego. A tu są jakieś cosie. Co tu, można się bić, czy co? Pomóż mężczyźnie odzyskać ukryte zapasy, no dobra. Please, mademoiselle. What is the matter? Why are you still in the city? It is not safe. I know, but my family, our only belongings, some clothes and money I've been hiding. They are being kept from us. If I show you the place, can you help me retrieve them? Of course. No, dobra, spoko. Lead the way. No iść teraz za nim udać, tak? Nie wolno ci nikogo zabić, pomóż mężczyźnie uzyskać ukryte zapasy. Czyli muszę bez broni walczyć, tak? No, mam nadzieję, że nikogo nie zabiję przez przypadek. A czekajcie, to muszę w takim razie... O, zapomniałem w ogóle o tym. Tak, faktycznie, zapomniałem, że to tak działa. A ja chciałem sobie zrobić tak, o. A, to się na chwilę włączyło, już się wyłączyło? Ja nie bardzo rozumiem. Okej, mam nikogo nie zabijać, tak? To przepraszam bardzo, co miałem zrobić? Jak oni byli na ścieżce, co miałem to obejść, kurwa? Debilizm. Nie to chciałem. To chciałem. Dobra, trudno. W dupie to mam, szczerze mówiąc. Bardzo ładnie. Gdzie ten facet? Czemu on się, kurwa, tu zatrzymał jak debil? Czy on już poszedł, czy... Ja, kurwa, nie rozumiem.
Czy on tam czeka na mnie? O chuj tu chodzi w ogóle. Pięknie to zrobiła, zaskoczyła z tego, tylko nie udało się go zabić. Teraz się udało, dobra. Odbiła się tylko od tych skrzynek i... Okej. I to to? Pieniądze, 5. Zajebiście. Nazbierali tej hajsów, że... O, wrócił, widzę jakiś statek, bo mam już 24 tysiące, przed chwilą miałem 6400. Okej, masz. Go now through the bayou and have a safe journey. We will. Oui. Dobra, fajnie. Tu gdzieś jest. Tu gdzieś można chyba iść na ten statek. A, tu jest w ogóle dobra, bo tutaj się można tędy przenieść na bagna. Ale czekajcie, tu jest jakaś skrzynka. Czemu znowu ktoś mi. Aha, bo mam pełny ten. No dobra, trudno. Dupa, tam nie będziesz mnie. Nie będziesz do mnie szczylał. Gdzie jest ta skrzyneczka? Na dole zapewne. Tak. Weźmiemy sobie ją, bo naprawdę niewiele tych skrzynek mi zostało do zebrania. Wow! 3000! Kurczę, nie widziałem takiej sumki od początku gry właściwie. W sensie, na początku gry mieliśmy jedną skrzynkę na 3000 i teraz jest druga. Dopiero. A weźcie, spierdalajcie ode mnie, kurwa. Debile. Dobra, udaj się na... Nie, tam mam się udać na bagna, ale tędy też mogę się udać na bagna przecież. Nie, broń pana Chevaliera, zakalizuj zabój konkurenta, nie dając się wykryć. O dobra. Myślałem, że to jest ten. You might not imagine that gunsmiths are wealthy, but with the number of guns I go through, you might be surprised. I stand corrected. Then it will come as no surprise to you that a wealthy gunsmith, Monsieur de Chevalier, hides in his manse, controlling the prices of weapons across New Orleans. I'll find him and arrange for a permanent discount. Mhm. Pozwól, by cię wykryto, zabić cel używając beczki z prochem. Jesus. Znowu te beczki z prochem. No dobra. Ej, czemu nie mielibyśmy porobić jakichś pobocznych wątków, nie? W sumie cały czas tylko fabuła i fabuła. A długo nam to nie zeszło. Czekajcie, chciałem tylko zobaczyć na DNA, czy mam tam... Jezu, wolni niewolników? I to było to z tymi... Aha, zapasami, dobra. Dobra, czyli ja tylko uwalniałem niewolników, tylko jeden rodzaj misji pobocznych robiłem. No dobra, no pewnie te misje poboczne będą... Tylko kurczę, nie szkoda, że nie są wypisane. I ogólnie tych misji pobocznych jest chyba z 5 różnych typów, z czego jeżeli dobrze widziałem, 5 albo 6. Chyba 5. No mniejsza z tym. No ale to nigdzie nie jest wypisane. Trochę to jest wkurzające, bo wiecie, w poprzednich już częściach normalnie miałem ten... Nie pozwól, by cię wykryto. A, spierdalać. W poprzednich częściach już było, wiecie, że było dostępne całe DNA i tam się po prostu to uzupełniało. Wiedzieliśmy, na czym stoimy od początku. Gdzie... A ten koleś był tam gdzieś, Jesus. A ja sobie poszedłem w drugą stronę, fajnie. A, bo mnie wkurzyli, bo mnie tutaj wykryli, dupa. Beczka z prochem jeszcze, no kurwa, czego jeszcze? Skaczemy normalnie na niego i tyle. Przeszukuj ciało. Przeszukuj, nie mogę. No dobra, trudno. To się musimy z nimi rozprawić. Bardzo ładnie. No to teraz w taki sposób kolegę zabijemy. Au! Ty już nie żyłeś czasem, kolego? Coś się pomyliło. A, rzucił we mnie, co za gnojek. Dobra. Następny. No w cholerę jasną, no. Długo się tak będą zbiegać tu? Kurczę, one zajebiście ich załatwię szybko. I to jest chyba gość, którego trzeba przekupić. Nic nie widział. Dobra. Broń pana Chevaliera. Dobra, nieważne. Myślałem, że broni trzeba będzie kogoś bronić, a nie, że broń... Jako, że... No nieważne. Dobra, widzę, że tu mamy do wykupienia sklepy w ogóle, których wcześniej nie było, czy co? Chyba budować sklep. No niech będzie. To, tych pobocznych pewnie sobie porobię je później sam. Ale czemu nie można by zrobić czegoś tam przy okazji? Aha, tylko witrynę sklepową odblokowałem, tak? Miejmy nadzieję, że wiecie, tak jak w tym, w dwójce i w Brotherhoodzie było, że po prostu te sklepiki były tak, że ten sklepikarz stał w oficynie, nie? I można było bezpośrednio kupować, a tutaj to trzeba wejść do środka. No już trudno. No tak, bo tu zimy pewnie są czy coś. Dobra. Lecimy
w takim razie w końcu na te bagna. Myślałem, że tamten służy do tego, żeby się przenieść, naprawdę, nie, że to jest jakaś misja poboczna, ale... Nie, tu jest znacznik do przenoszenia się, dobra, faktycznie, ale i tak muszę pójść gdzieś indziej. Trochę bez sensu, no już trudno. Czy to jest jeden przewoźnik, tam jest drugi przewoźnik? Nie, już nie rozumiem. Aveline odkryła spisek mający na celu wywabienie jej mentora z ukrycia, więc postanowiła oddać się na bagnę. Nie chce porzucać bractwa i jest zdeterminowana, aby zyskać zaufanie Agaty. Dobrze. To lecimy. No i tutaj w tym trzecim wspomnieniu na końcu będzie obywatel E. Się będziemy dowiadywać znowu kolejnych rzeczy. Dobra, lećmy. Czy ja przed chwilą nie ściągłem z siebie uwagi wszystkich tych ludzi, a teraz kurwa od nowa mam tutaj, czy... Aha, dobra, no i go też... Może inaczej, może po prostu... może po prostu... Różne ten, w różnych rejonach mam różne... Różne mniemanie na mój temat jest. Tu widzę jakaś strona jeszcze gdzieś się ukrywa, więc ją podejdziemy, złapiemy. Odczytać. Później wiecie, jak zbiorę wszystkie z pamiętnika rzeczy, to wtedy się weźmie i odczyta to naraz. Gdzie to jest? O, tutaj, dobra. Miło. Daleko tam, kurczę, jest do tego. Byłoby fajnie, jakby nie było daleko. Boże, jeszcze nie to włączyłem. A przy okazji zobaczymy, ile jest... nie DNA. Czy ja wyszedłem właśnie z tego? Rules, dobra, mniejsza z tym. Chciałem na mapę zobaczyć, jak to jest daleko. To jest w ogóle... dobra, tu już byłem w tym forcie, tak? Aha, tutaj, dobra, to wiecie co, spotkamy się na miejscu, co? No i dobra, jestem na miejscu. Przy okazji znalazłem jeszcze jedną stronę z pamiętnika naszej matki i... już mam 21, także sporo, dosyć. Moc wodu! Dobra, rozpocznij wspomnienie. Już mam 21, a chyba 33, 34, jakoś tak. O kurczę, widzimy, że uciekał. Znajdzie gatę w ciągu jednej minuty, no dobra. Skreślić ze wzroku orła. Będziemy widzieć, gdzie lazł, tak? Nawet go nam pokazuje, też miło. Tam już widzę następne ślady. Oh shit. No i tyle było z widzenia wszystkiego. Ja się skupiłem, gdzie tam ta droga będzie szła dalej, a nie przeskoczyłem przez drzewo, no mniejsza. Dobra, jest. A on tak po prostu poszła go znaleźć, to nie było jakoś, że musiał uciekać czy coś. Who are you? You look like a faithful student I had once. Long ago. She no longer exists. Mentor, I know you have doubted me. But please, my absence has not been in vain. Look what I found. You should have left it where it lay. Do you have any idea of its purpose or power? I was hoping you could enlighten. Had you not insisted on dredging it up, no one would need to know. Remove it from my sight. Bury it and forget the spot. Grind it into powder. Plant it under an alligator nest. Let me never lay eyes on it again. Very well. I had thought you would accept it as confirmation of my loyalty. My... Someone told me you were looking for it. You should not allow gossip to infect your mind. Widzę, że to była zmylona sekwencja, widzieliście? Not before I warn you, mentor. You are not safe here. Have I not been telling you this for years? Useless child. This threat is new and very real. A man, Vasquez. I am aware. He bribes Spanish troops. But I already have plans to outwit them. I will use their superstition against them. Let me help. I know I cannot stop you. You will see. My loyalty is real. Very well. Listen closely. See if you can follow this plan. I have planted signs, which our dear European friends find terrifying. If you are able to follow the instructions, you may tail them from sign to sign and eliminate them silently, giving the appearance of a voodoo curse. Boo! Okay. A curse may frighten them, but will it be enough to stop the flow of new recruits? More questions. I thought you were here to help. Widzicie, zupełnie inne ten zmienione zachowanie. Silence at last. Go now before you spoil this moment. On się tak z nią przekomarza, a widzieliście tutaj, jak się na nią wydarł i tak dalej. Myślę, że no i było widać, że ta sekwencja jest po prostu zmieniona i będziemy
Będziemy teraz mogli. Tak jak mówiłem, że po tej sekwencji będzie znowu obywatel E. I będziemy mogli się przekonać, co tam się dzieje. Musimy sobie. Gdzie jest ten koleś? Chciałem sobie uzupełnić zapasy właśnie. Bo mogę nie mieć czegoś. A przydałoby się, bo może wiecie, jak będę miał po cichu, no to. Zasoby, o, jak będę miał ich po cichu eliminować, a to widzę, o, bombę dymną sobie akurat wezmę. O Jezu, tak, 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 dobra. To za całą sekwencję przycisków trzeba wciskać, żeby to szybko zrobić. Okej, okay. Tutaj już widzę jakiś obszar strzeżony, ale mamy się udać wzdłuż tego obszaru. Ej, Boże, Boże. I gdzieś indziej się mamy udać, tak? No tu już chyba nie ma innego, nie będziemy mieli wyboru. No właśnie. Okej. Okay. Tu skaczemy. No i, a, i tutaj, tak? Na gałązkę, no to wskakuj. No i zobaczymy, co teraz, bo generalnie nam nic nie powiedział, nie? A, i co mamy ich eliminować, tak? How childish can you be? It is nothing. What are you doing? It is nothing. What do you think? I'm removing it. You can't. We'll be cursed. Oh, we'll be cursed. Truly, I'm terrified. Nie wiem, co on tam ten znaczy, kiedy w ciągu jednej minuty. Aha, dobra. Teraz pewnie trzeba by zabić go tym. Ten ma zginąć pierwszy, tak? Okej, okay, czerwone sfery na mapie, dobra. It's true. Teraz to z tym żółtym. Move out! It's not safe here. Mhm. Sześć patrol nie dając się wykryć. Tylko pytanie, czy ja mam ich wszystkich. Wszystkich tak ten podziabać, czy co? Nie, mam na razie ich śledzić, nie zabijać, tak? A wiem, co tu trzeba zrobić. Dobra, czekajcie, ja muszę sobie to zmienić, bo te pistolety są mi w ogóle generalnie do niczego niepotrzebne. Tu będę miał strzałkę, a tutaj będę miał, o właśnie to. Przeskoczymy sobie, no właśnie. Co dalej? Chyba tędy. No, tylko że tak jakby trochę mi gra nie mówi, czy mam ich zabijać, czy co? No nie, nawet tylko mam żółte, czyli śledzić ich, tak? Dio santo! More voodoo! More voodoo! I teraz tego zabić, tak? Bardzo dobrze. Deserter! Come back! I will have you court-martialed! Jeden uciekł, bo już dwóch nie żyje. Za chwilę reszta zdezerturuje. Zabił go? Zabił go! Keep moving, man! And this time keep your eyes open and wits about you. May God watch over us. No i dobra. Czy będziemy musieli ten. Czyli czekamy na takie właśnie. Właśnie na tego typu momenty, kiedy oni przestaną, żeby coś tam poobserwować. Co prawda gra nie powiedziała, że mamy to zrobić strzałkami, nie? Można by ich. Oh shit! Atakować, ale. No ale tu za chwilę chyba będę mógł wrócić. Troszkę mi nie wyszło, ale zdarza się. Teraz sobie tu wrócimy na szlak, widzę. Po cichutku. No i jest następny. I ciach. I tak się kurczę ten, masują po tych plecach czy coś, wow. Jak kuźwa goś ten. Okej, okay, uciekają, tak?
No i chyba wykonane. Sekwencja piąta, tak. Okej, wszystko spoko. Tylko... To była trzecia. Teraz powinniśmy mieć ten, tak? Czekajcie, że sobie sprawdzę specjalnie to. To była trzecia TGS. DNA. No właśnie, trzecia. I teraz miał być obywatel E, z tego co tam czytałem w necie. Ale nie czytałem opisów, tylko po prostu czytałem ten. Chyba, że jeden z tych gości był obywatelem E? Nie wiem. Może jeden z nich był obywatelem E? I tego nie zauważyłem. Teraz mi już pewnie uciekli i gówno zrobię, co? Ale z drugiej strony co, by mi nie powiedziało, że kurczę obywatel E jest w pobliżu? To jest tylko patrol, tamtych kolesi już nie ma. No mogłem włączyć wzrok orła, myślałem, że się to faktycznie pojawi jakoś. Dobra, wiecie co, zrobimy tak, grajmy dalej, ewentualnie przecież powtórzymy tą sekwencję, nie ma tutaj jakby żadnego problemu, ale widziałem, że kurczę tu będzie ten... Nie, no to w tej konkretnej było, bo widać było jak Agatę w ogóle zupełnie inaczej mówił, widać było te przeskoki i tak dalej. Więc coś może trzeba powtórzyć tą sekwencję. Dobra, czekajcie, ja sobie to spojrzę na necie po prostu. Może faktycznie trzeba było jednego z więcej z nich zabić czy coś. Okej, moi drodzy, sprawdziłem je teraz na telefonie i to mi pokazuje w ogóle nawet inną misję niż... inną misję, bo pokazuje sekwencję 5.2, a nie 5.3, no już mniejsza z tym. Ale sprawdziłem po prostu na innej stronie i na tej stronie znowu twierdzi, że to nie jest podczas właśnie misji tak de facto, tylko tak jak w Nowym Orlanie szedłem do... Jak w Nowym Orlanie poszedłem do dzielnicy i po prostu mi powiedziało, że tam jest gość. Tak samo tutaj powinno mi powiedzieć, że tutaj jest koleś i on ponoć jest właśnie w tym wraku statku. W ogóle my tu już byliśmy kiedyś, ale nie mówi nic, ale już powinno mi dawno to powiedzieć ponoć. Zobaczmy zatem. Tu było gdzieś wejście od dołu chyba. Że teoretycznie on tu powinien być. Ale nikogo tu nie ma. Więc nie wiem, czekajcie, no na zdjęciu jak popatrzyłem... Nie rozumiem. Centralną w sednej części mam... Tak, wie, jestem na pewno w dobrym miejscu i on powinien właśnie siedzieć tu. Właśnie w tym, no, tu powinien siedzieć, tutaj, tu gdzie ja teraz stoję, ale nie ma go, więc nie wiem o co chodzi. Dobra, będziemy kontynuować grę i nie, może to zostało przeniesione później, no ale to kurczę, już jedna strona mówi, że po misji 5.2, druga, że po misji 5.3, no już nie czaję, no przecież by nie zniknął, nie? A powtarzać misję tylko możemy... Możemy tylko powtarzać misję... same misje, a nie wracać do stanu sprzed danej misji. Nie rozumiem zupełnie. No ale dobra. Zresztą jak tak, to powinno mi to niby powiedzieć przed tym, jak poszedłem do Agaty, ale w jaki byłby w tym sens, bo widziałem, że to sekwencja z Agaty była zmieniona, a nie coś wcześniej. No dobra, nic. No w każdym razie idziemy teraz dalej chyba do Agaty i zobaczymy, jak to było. Okej, okay, następne zdanie jest w ogóle już tutaj w tym Saint-Dangier, w tej wioseczce na bagnach. I zobaczymy, co dalej. No myślałem, że coś z tym Agatę. No nie, ja już po prostu nie rozumiem. Latarnia. No i to jest 5.4 już, a przed chwilą jak patrzyłem na tej stronie było, że latarnia jest w 5.2 i to po latarni wtedy możemy tam iść do tego statku. Bez sensu, no ale nieważne. O, co się stało? Okej, wybaczcie, co się spierdzieliło. Nie wiem, co się stało. Gra się przewiesiła w ogóle. Other than ours, you mean? We have been noticing rather a lot of men in Spanish uniforms. Although I would question both their manhood and their allegiance. They've been bribed by a man named Vasquez. He works for the... Vasquez? Sacre bleu, I know his name. Sacre I heard soldiers bleu. Talking. He plans to divert a supply ship tomorrow. Unless we divert it first. I like how you think. Have I not said it before, Elise? I love how she thinks. I'm in the mood for a diversion myself. If I may make a suggestion. The lighthouse on Lake Pontchartrain. If you tamper with it, perhaps that ship may never reach her berth. Roussillon, I like how you think. Have I not said it before, Elise? I love how he thinks. Ha, śmieszki, heheszki. Dobra, że mamy już kolejną misję i dopiero po tej będziemy mogli zrobić coś z tym obywatelem
Sabotuj latarnię w forcie, prosto, jeśli nikogo nie zabić, nie wolno ci pływać. O Boże święty, to co ja mam tu zrobić? A wolno mi cokolwiek? A oddychać mogę? Czy tak jak na tych serwerach do Modern, nie, do Black Opsa, jak kiedyś włączyłem na PC-cie. Także jeżeli o to chodzi, to my tu z Steve'em jesteśmy mega zgodni, że w przypadku Call of Duty to nie ma po prostu takiego bolca, żeby kupować Call of Duty na kompa, bo to jest po prostu nieopłacalne z bardzo prostego względu. Call of Duty na kompa ma zjebane serwery, w sensie po chwili, po nie wiem, nie mija pół roku nawet, a serwery generalnie zostają przejęte przez ludzi i nie da się znaleźć ani jednego normalnego serwera, na którym dałoby się pograć w multi, tylko są jakieś kurwa crutch only, tego nie wolno, tamtego nie wolno, shotgunów nie wolno, rakietnicy, czy tam granatnika nie wolno, wolno ci tam, nie wiem, tylko z pistoletami, tylko nożem, kurwa oddychać do niektórych nikt się nie da nawet. Także to jest naprawdę debilizm, a na serwerach konsolowych normalnie to... Normalnie to sobie funkcjonuje i wszyscy są szczęśliwi i wszyscy sobie grają. Dobra, walić z tym kuźwa niewykrywaniem, znaczy... Wkurzające to jest, że nikogo nie zabij, nie daj się wykryć, nie daj, nic nie możesz zrobić generalnie. No dobra, tylko minąłem. A, tu jest ta latarnia, tak? Tylko jak ja się tam wdrapę? No przecież tu już widzę ludzi, no i co ja mam zrobić z nimi niby? No co ja mam z nimi zrobić niby? Tu w ogóle pilnują, tam pilnują, wszem pilnują. Pływać nie wolno. Nie, w dupie to mam. Nie zatrzymuję się. Może mnie oleje, jak się schowam tutaj? Luls, idiota. No dobra. To chyba się udało na razie przedostać do latarni. Tylko jeszcze jak my na nią wejdziemy, to jest inna sprawa, nie? Może drzwiami? A, nie, tutaj przy drzwiach jest wejście. Dobra, fajno. O dziwo się udało. A chciałem już to olać. Znaczy, właściwie olałem, ale zrobiło się samo. No to... Tak to mi akurat pasuje. Człowiek się nie wysila, a obiektywy poboczne się robią same. Teraz jak to tam jeszcze trzeba... Aha, to jest tylko balkonik. Żeby z tego balkoniku się gdzieś było dostać, ale... A, ja muszę teraz obejść to do... Nie, czekajcie, tutaj po prostu się da przeskoczyć na drugą stronę. O, właśnie. No, w końcu jakieś, kurcze fajne wspinaczki, a nie tylko takie... Latanie po bagnach, wodach, drzewach, innych takich. Już mam tego dosyć od trójki, naprawdę. Wcale mnie nie widział. No dobra. Czekajcie, bo on teraz będzie szedł w którąś stronę? Nie. Tylko jak ja mam tą... On tu jest jeszcze punkt synchronizacji. Aha, jest drabinka, którą mogę wejść do góry. Nie wolno ci pływać. Dobra, cio. Najpierw sobie zrobimy tak. Weźmiemy sobie skarb. Żeby mieć hajsy. Weźmiemy sobie, zrobimy tak, bo to jest chyba ostatni punkt synchronizacji w grze, który mam do zrobienia. Generalnie po nocy gówno widać, ale... Plus, latarnia morska nad jeziorem? Jaki w tym sens? Bo statki będą myślały, o, tu jest latarnia morska, coś tam, o, RHP Master, nie wiem, co to jest RHP. Nisza. To jest, co to jest? Interakcja, co, jakąś dźwignię pociągnę i już? Faktycznie, luls. Pociągnę dźwignię i... Aha, i złamałem. I co to dało? A, przestało świecić, tak, pyk. Dopiero po kilku sekundach, no, opóźnienie niezłe, dobra. Fajnie, i zrobiłem. Synchronizacja pełna. I to tyle. I teraz ponoć można się dostać właśnie tam do tego obywatela E. Mówię, porąbane, jeden ten twierdzi, że to jest, kurczę... Gdzie ten statek jest w ogóle? Tutaj, o, mam go zaznaczonego. Jeden poradnik twierdzi, że to jest na końcu sekwencji 5-3. Drugi poradnik mówi, że to jest na końcu sekwencji 5-2, ale jednocześnie mówi, że to jest po zadaniu latarnia morska, nie? I właśnie zrobiliśmy to zadanie, a to jest zadanie 5-4, a nie 5-2. Sami nie wiedzą, co chcą. No dobra, nieważne. W takim razie... Nie będziemy robić pobocznego, tylko lecimy tam i zobaczymy. No może spotkamy się na miejscu po prostu już. Dobra, aż tak daleko nie było. O, właśnie. Jest. Widzicie? Myślę, że to będzie dotyczyło tej sekwencji z Agaty. I on jest ponoć... On jest ponoć tu. A, tu siedzi. Ja myślałem, że... No dobra, nieważne. Zabijmy go w takim razie. Bardzo ładnie.
100% to będzie sekwencja z Agatą. Na 100%. Będzie inaczej rozmowa przeprowadzona. No i... Mentor. Tak! Wiedziałem. But please, my absence has not been in vain. Look what I have found. You should have left it where it lay. Do you have any idea of its purpose or power? I was hoping you could enlighten. Had you not insisted on dredging it up, no one would need to know. The Templars would be looking for it. Please, send reinforcements to help me retrieve and guard the other half. No. Remove it from my sight. Bury it and forget the spot. Grind it into powder. Plant it under an alligator nest. Let me never lay eyes on it again. What about our greater goals? I liberated the slave camp in Chichen Itza. Did that not surpass our best expectations? Have I not earned? Aveline, you surpass my patience and earn your reputation for impulsiveness. Very well. Now be gone. Dużo się nie zmieniło, powiedzmy, ale jednak coś tam, no więcej się dowiedzieliśmy, tak? Czy że ten... I tak ją zjebał generalnie. Ale jednak to ukryte zostało tam przed nami. Jak, mam wrażenie, że on mówił o jakimś takim mocniejszym, takim donośniejszym tonem wcześniej, a teraz jakoś tak trochę takie niby, że zdenerwowany już, ale nie, że wkurwiony na nas. No dobra, nieważne. Zakończymy sobie tu odcinek. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Jak się podobało, to pamiętajcie, żeby skomentować i ocenić film. I tak jak mówię, tu nam zostało jeszcze jedno wspomnienie, później jedno, trzy, czyli dosłownie do końca nam zostały 6, 7, 8, 9 wspomnień tak naprawdę, więc dużo nie jest. No, także tyle w tym odcinku. Dzięki, jeszcze raz, trzymajcie się, cześć.